Cześć, kochani, witam Was w czwartym dniu maratonu kryminalnego. Jutro już ostatni odcinek z tego cyklu, a potem już zabieramy się zaczytanie waszych prac konkursowych. Prace możecie jeszcze nadsyłać do 15 lutego, do godziny 23:59. Więc jeśli ktoś jeszcze ma ochotę na udział w konkursie, serdecznie zapraszam. Wszystkie informacje znajdziecie w filmiku dotyczącym konkursu. Dziś obchodzimy walentynki i temat, sprawę, którą na dziś przygotowaliśmy, co prawda nie jest bezpośrednio związany z tą datą, ale z pewnością w grę wchodzi tematyka miłosna. Zapraszamy dziś na południe Polski. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, zostawieniu łapki w górę, zajrzyjcie też na mojego Instagrama, na grupę oraz na stronę facebookową. A jeśli macie taką możliwość i ochotę, wesprzyjcie mnie proszę na Patronite. A tymczasem przechodzę już do sprawy. Anna Faszczowa urodziła się 15 grudnia 1980 roku. Mieszkała na Podkarpaciu w miejscowości Wólka Choryniec. Tam też dorastała, a w 1999 roku zdała maturę i przeniosła się do Rzeszowa, gdzie podjęła studia na kierunku filozofia na Wyższej Szkole Pedagogicznej. Dziewczyna wynajmowała mieszkanie z koleżankami. Anna była osobą niezwykle zaradną i robiła wszystko, by zarobić na swoje utrzymanie w mieście oraz na opłacenie czesnego za studia zaoczne. Pracowała w sklepie mięsnym, a wieczorami śpiewała w jednym z lokali na terenie miasta. Była to dokładnie restauracja Bohema. Dziewczyna należała do zespołu, który umilał gościom wieczory. Anna związana była ze sporo starszym od siebie Maciejem, tak przedstawia go magazyn kryminalny 997, lub Januszem. Bo takie imię podawane jest w innych artykułach. Ja natomiast będę posługiwała się imieniem Maciej. Mężczyzna był szefem zespołu, w którym śpiewała Anna. Miał 44 lata i był rozwiedziony. Studentka wpadła mu w oko, i po pewnym czasie zostali parą. Zakochany mężczyzna obdarowywał ją prezentami, spędzali ze sobą wspólnie mnóstwo czasu. Maciej bywał również na stacji, gdzie mieszkała jego dziewczyna. Kilkukrotnie para odwiedzała rodziców, studentki. Dziewczyna nie była w tym związku do końca szczęśliwa, ponieważ Maciej był o nią chorobliwie zazdrosny. Jesienią 2000 roku dziewiętnastolatka straciła pracę w sklepie spożywczym. Okazało się również, że właściciel lokalu, w którym występował jej zespół, postanowił nie przedłużać umowy z zespołem. Uznał, że przyda się zmiana repertuaru, zmiana oprawy muzycznej, i wówczas Anna została właściwie bez żadnych środków do życia. W tym czasie podjęła również decyzję o tym, by rozstać się ze swoim partnerem Maciejem. Uznała, że dla niej, jako dziewiętnastolatki, starszy o 25 lat mężczyzna nie będzie odpowiednim partnerem życiowym. Ponadto jego zaborczość i zazdrość były bardzo uciążliwe, i z tego względu 11 października 2000 roku Anna zerwała z Maciejem. Dwa dni później, 13 października dziewczyna udała się do mieszkania Macieja. Mężczyzna miał nadzieję, że przyszła po to, by się z nim pogodzić, że przemyślała swoją decyzję i postanowiła ją zmienić. Było jednak zupełnie odwrotnie. Ania przyszła do Macieja, żeby oddać prezenty, które w przeszłości od niego dostała. Mężczyzna wściekł się, zrobił jej karczemną awanturę, podobno nawet uderzył ją w twarz i wyzywał najgorszymi epitetami. Dziewczyna nie poddawała się natomiast w kwestii pracy, zamieściła w lokalnej prasie ogłoszenie o tym, że poszukuje zatrudnienia. I na anons odpowiedział mężczyzna, który umówił się z nią na mieście na dzień 14 października 2000 roku. Zadowolona studentka poszła na to spotkanie pełna nadziei. Po spotkaniu potencjalny pracodawca odwozi Anię na dworzec PKP. Dziewczyna wsiada do pociągu i późnym popołudniem pojawia się w swoim rodzinnym domu. Opowiada rodzicom o propozycji pracy biurowej, którą otrzymała. Następnego dnia, wczesnym popołudniem, w niedzielę 15 października, Ania wraca do. Rzeszowa. Miała spotkać się z potencjalnym pracodawcą raz jeszcze. W rzeczywistości okazało się, że nie był on żadnym biznesmenem, za jakiego się podawał, a tylko ochroniarzem, który wykorzystywał dziewczęta, które wyszukiwał w ogłoszeniach. Na szczęście ani nic się nie stało w czasie tych spotkań z mężczyzną. Wracając do domu po spotkaniu z. Ochroniarzem udającym pracodawcę, prawdopodobnie w okolicy swojego mieszkania spotkała Macieja. Wówczas zgodziła się, by raz jeszcze z nim porozmawiać. Udali się do restauracji Galicja przy ulicy Hetmańskiej w Rzeszowie. Byli tam widziani mniej więcej od godziny 21. Po spotkaniu para opuściła lokal. Anna i Maciej wsiedli prawdopodobnie do jego bordowego poloneza i odjechali. Tego wieczora dziewczyna nie pojawiła się w wynajmowanym mieszkaniu. 17 października o godzinie 8 rano zwłoki dziewczyny zostały znalezione pod Rzeszowem w miejscowości Budziwój przy Lasek, 13 km od Rzeszowa. Ciało leżało w rowie na skraju lasu natknął się na nie miejscowy leśniczy. Dziewczyna była bez butów. Podobne obuwie pokazano w magazynie kryminalnym 997, wskazując na to, że sprawca mógł je zabrać ofierze. Studentce zadano cios nożem w klatkę piersiową. I choć początkowo nie można było zidentyfikować ofiary, ponieważ nie posiadała przy sobie żadnych dokumentów, to jednak szybko ustalono, że jest to Anna Faszczowa, studentka, która wyszła z wynajmowanego mieszkania i nie wróciła. Zidentyfikowała ją koleżanka, współlokatorka, która zobaczyła w prasie komunikat o znalezionych w zwłokach młodej kobiety. Przy ciele zamordowanej nie było nie tylko jej butów i dokumentów, w tym również legitymacji studenckiej, ale sprawca zabrał również jej telefon komórkowy i torebkę. Głównym podejrzanym z miejsca stał się były partner Anny. Po zbrodni próbował uciec z Rzeszowa, ale policji udało się udaremnić tę ucieczkę. W pierwszych przesłuchaniach nie przyznawał się do winy. Nie chciał odpowiadać na żadne pytania, trafił natomiast do aresztu bardzo szybko. W rekonstrukcji magazynu kryminalnego 997 z 30 listopada 2000 roku wskazywano byłego partnera dziewczyny jako. Jej zabójce pokazano wręcz prawdopodobną re rekonstrukcję tego zdarzenia. Wówczas w programie apelowano, policja apelowała do świadków, którzy mogli widzieć tamtego wieczora Anię i Macieja. Jedna z koleżanek Anny przypomniała sobie, że 17 października zadzwoniła do Macieja i pytała go, czy nie wie, gdzie może przebywać dziewczyna. Jego odpowiedź. Nie wyrażała niepokoju o to, że jego była partnerka nie wróciła do domu. Powiedział, że zrezerwali ze sobą kilka dni wcześniej, a ona pewnie przebywa w towarzystwie jakiegoś nowego chłopaka. Również zachowanie jego w czasie próby zespołu wydawało się niepokojące, ponieważ jego koledzy z zespołu poinformowali go o znalezieniu zwłok dziewczyny, i już wówczas przypuszczano, że być może jest to Anna. Mężczyzna w żaden sposób nie zareagował i polecił kontynuowanie próby nie wykazał żadnego niepokoju. Policjanci od razu uznali oczywiście Macieja za głównego podejrzanego w tej sprawie, sprawdzono jego samochód i w nim zabezpieczono ślady krwi, badania DNA wykazały, że jest to krew, Anny Faszczowej Mężczyzna twierdził, że dziewczyna miała krwotoki z nosa i stąd w jego samochodzie znalazła się ta krew. Jednak również bilingi jego telefonu wskazywały, że tamtego wieczora kontaktował się z Anną. Świadkowie natomiast widzieli kłócącą się parę, a jako uczestników zdarzenia wskazali właśnie Macieja oraz zamordowaną Annę. W lipcu 2001 roku rozpoczął się proces zabójcy. Prokurator żądał 15 lat pozbawienia wolności. Sąd okręgowy w Rzeszowie skazał Macieja na 12 lat pozbawienia wolności, ale sąd apelacyjny obniżył tę karę do 10 lat więzienia. Myślę, że nie tylko mnie Oburza tak niski wyrok, ale myślę, że, że będziecie mieli podobne zdanie w tej sprawie. Anna została pochowana na cmentarzu w Choryńcu i w tym roku od tej zbrodni miną 22 lata. Maciej na pewno dawno, dawno jest już na wolności. I to już wszystko. W tej sprawie bardzo wam dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Pamiętajcie, że jeszcze jutro pojawi się odcinek maratonu kryminalnego. Zapraszam was bardzo serdecznie, a tymczasem trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Cześć.